witajcie w dzisiejszym odcinku. Odcinku, w którym... W którym będziemy reperować błotnik przedni 30. Już jest spawarka, będzie też w akcji. No niestety, kurde, pęk do reszty. Pękło to mocowanie, to już kiedyś było smarkane, teraz w innym miejscu. A wszystko przez to, że to dolne nie było przykręcone, bo już dawno było urwane. Chciałem trochę podgiąć, żeby koło przypadkiem nie zawadziło. I stało się to, co się stało, kurde. Zepsuło się na amen. A przecież nie będę kupował nowego błotnika. Bo to jest spawarka kupiona, żeby smarkać. Zdejmę koło, żeby był łatwiejszy dostęp do wszystkiego. Takie to pęknięcie. Dobrze, że przynajmniej nie po całości, tylko w połowie. To jest szansa, że pospawa się i będzie się trzymać, nawet jeżeli tu się nie uda, kurde, tego zrobić. Bo tu nie bardzo jest się do czego chycić. Dobre i chociaż tu złapać, tą samą górę, nie? To tak powinno być. Odpalamy spawary. Jak widać prąd? 150, może 140. Według mnie im więcej, tym lepiej. I tutaj dziabnę to jak najlepiej umie. Kurde, się zateguje. Gwoździa się zaspawa. To też ja kiedyś tutaj smarkałem. I kurde, nie pękło na spawie, tylko obok. Tak powinno być, jak dobry spaw. I cyk, 80 zł w kieszeni za błotnik. Jakiś pokrzywiony jest trochę. Nie wiem, kurde, co zrobić. Wszystko tu jest bardzo zwichrowane. Panie, tak się tego nie robi. Właśnie tak to się robi, kurde. To jest wszystko ze sztuką robione, zgodnie, jak widzicie. Nawet tutaj by można było jeszcze smarknąć, tylko nie wyczyszczone jest jak trzeba. Właśnie tego się obawiałem, że się jedno z drugim nie zgodzi. Trzeba tylko zostawić na tym i nie bawić się w dół. Ale muszę, bo teraz jak ja to dokręcę? Dobra, wszystko niby skręcone. Kontruję te śruby, żeby się nie odkręcały.
Fajnie to pospawałem, kurde. Sprawdzam jeszcze ręcznie, czy śruby doszły. Zrobimy test wytrzymałości. Patrz, się żyje. Jest, kurde. Wytrzyma wszystko. Jak tyle wytrzymuje, to dajcie spokój. Jedynie co, to można go było trochę wyklepać, to by się tu też prześwit zwiększył. Mogą się tu jakieś resztki pożniwne czy coś, jak mokro będzie błoto, to tu się może zapychać. Ale to ile by nie było tego prześwitu, to zawsze się tam zapcha. I kierownicą, żeby to zleciało, to tak we wszystkie strony, wtedy to się urywa wszystko. To jest gorsze niż jakby, kurde, stawać na niego. No i do takiej roboty, niby byle jakiej, trzeba było tyle sprzętu nagromadzić. Teraz, żeby to tylko posprzątać, to ile to zajdzie. To w nagrodę, że nam tak ładnie to poszło, to spawanie, to sobie odpalimy sioka po zimie. Ale że jest po zimie, to mi się nie chce korbą machać. Na zaciąg weźmiemy. Odpalimy go z 30. To jest to. Koło zamachowe już ustawiłem, żeby było tak jak trzeba. Żeby miało lekko na początku. Dużą przyczepę muszę wziąć, bo wszystkie inne mniejsze zajęte, albo gdzieś ta kamera spochowane. Pojedziemy trochę tam, zabierzemy taki wisienę. Zbywałem się wisienek, po samej ziemi wyciąłem, było jak wyrwać 60. Szkoda 60. Za dużo tego było, żeby 60 wyrywać. 30 takich pni. Takich pni. Kurde, mogłem siekierę wziąć. Bym sobie poobdziabywał trochę. Ropy nie szkoda, bo jeszcze grosze pali. Tam widzicie, jaka to udana jest maszyna. Tak jest, ale ogólnie staram się nie podchodzić tutaj, nie? No i dobrze, że taką przyczepą przyjechałem, bo na małą przyczepkę bez siekiery by to nie weszło. Trochę jest, to jest dobre drzewo na, kurde, na wędzenie. Wszystkie owocowe są dobre na wędzenie. Jedziemy. A tak jechać, żeby się nie przewrócić, żebyśmy tu jechali, żeby
ktoś jeździł na dwóch kołach ciągnikiem, stawiał dęba, no i niestety przygniotło go. Ty wjeżdża, to trzeba prostopadle, nie boczy. Chyba to by było na tyle. Patrzcie, jak tam o bezpieczeństwo, nawet tabletka była. Niebezpiecznie jest takie szopki wjeżdżać, które są niskie, bo może głowę przycisnąć do kierownicy. Jakby załóżmy nie chciało sprzęgło pójść czy coś, czy bieg jakby się nie chciał wybić. Lepiej zgasić i wepchać rękami. Ja to wepchłam rękami, muszę. Taki porządny sprzęt nie może moknąć. O kurde, źle idzie. Siedzi. A więc cóż, na dzisiaj to by było na tyle, także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.